naszą lekcję, Kościół Boży i porwanie Kościoła. Przeczytamy z łaski Chrystusowej. Z Ewangelii świętego Mateusza, 25 rozdział, 12 werset. 25 rozdział, 12 werset. On zaś odpowiadając, rzekł: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Będzie bowiem tak jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. I dał jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, a trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze 5. Podobnie i ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2. A ten, który wziął 1, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego. A po długim czasie powraca pan owych sług i rozlicza się z nimi. I przystąpiwszy ten, który wziął 5 talentów, przyniósł dalsze 5 talentów, rzekł: Panie, 5 talentów mi powierzyłeś, oto dalsze 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan jego: dobrze, sługo, dobry i wierny, nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości pana swego. Potem przystąpił ten, który wziął 2 talenty i rzekł: Panie, 2 talenty mi powierzyłeś, oto dalsze 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan jego: dobrze, sługo, dobry i wierny, nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości pana swego. Wreszcie przystąpił i ten, który wziął 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że żnisz, gdzie nie siał i zbierasz, gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent twój w ziemi. Oto masz, co twoje. A odpowiadając, rzekł mu pan jego: sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym co moje zyskiem. Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Amen. Alleluja. Jest napisane i słowo nie może się zaprzeć, że wszystko ma początek i koniec. Tutaj na ziemi. Tylko w niebie jest wieczne życie. Nie ma więc końca tam. I dlatego jest bardzo ważne, abyśmy znali, że dlatego, że jest w naszym życiu dla każdej rzeczy początek i koniec, powinniśmy wykorzystywać w najlepszy sposób ten czas, żeby koniec był dobry, bo koniec też może być zły i dobry albo zły koniec jest zależne od tego, jak zachowujemy się, jak pracujemy w tym okresie, w którym czy tego chcemy, czy tego nie chcemy, nie znamy okresu, który jest. Czy będzie na krótko, czy będzie na długo. Niedługo wiemy, że szkolny okres ma początek i koniec. I koniec szkolnego roku jest zależny od tego, jak pracowaliśmy w szkole, jak uczyliśmy się. I tak samo w gimnazjum, liceum, studia, ale i nawet nasz dzień. Nasz dzień, nasza codzienność ma początek. I ma też koniec. Koniec jest, jak rozliczamy się i modlimy się i mówimy, jak przeszedł nasz dzień. I innym razem
nasz dzień miał złe wyniki i innym razem nasz dzień był radosny i błogosławiony. Nasz koniec, pewną rzeczą jest, że jest zależne od nas, ale i abyśmy powiedzieli poprawnie, jako duchowni ludzie, jest zależne od naszego związku z Chrystusem. Czyli od naszego posłannictwa, które Bóg nam podarował w tym okresie w związku naszym z Chrystusem. I w Kościele jest też początek w Dniu Zielonych Świąt i jest też koniec poprzez porwanie Kościoła. Oczywiście nikt nie przeżył tego Dnia Zielonych Świąt i nie zakończył z porwaniem, ale każdy z nas ma pewny okres, w którym żyjemy. I szczególnie dla tego ostatniego pokolenia, pokolenia, które wierzymy na podstawie Słowa Bożego, że jest ostatnie pokolenie, nasz koniec, jak w zwyczaju, nie wiemy, kiedy przyjdzie. Możemy sobie rozliczyć, że nasze życie trwa 70-80 lat zgodnie ze Słowem Bożym, ale w tym pokoleniu nasz koniec przyjdzie znienacka, w okresie, w którym się nie spodziewamy. Czyli więc najważniejszą rzeczą jest to najważniejsza chwila naszego życia, te ostatnie nasze dni. Czytaliśmy o 10 pannach, które były mądre, 5 było mądrych. I co znaczy mądry? Co znaczy mądrość? Mądrość znaczy, że myślę. Myślę dobrze. I chrześcijanin ma jeszcze jedną cechę. Myśli i modli się i myśli. Bo nie powinien popełniać błędów, które będą miały konsekwencje, złe konsekwencje i być może będzie miał zły koniec taki człowiek. Myślę i modlę się, aby moja rodzina była szczęśliwa. Moja żona, aby była szczęśliwa. Moje dzieci, moje życie. Myślę i modlę się. I Bóg mi daje mądrość, poznaje, daje nam Bóg i mądrość, bo jest napisane w Piśmie Świętym, że człowiek, każdy człowiek ma ducha, czyli natchnienie, ale natchnienie jest dane od Boga. Chrześcijanin więc myśli i modli się. Myśli o swoim życiu poprzez Słowo Boże i w modlitwie poprzez głos Ducha Świętego i modli się, aby Bóg wziął w swoje ręce to, czego on sobie nie może poradzić. Aby wziął wszystko, co jest trudne. 5 głupich panien nie myślało w ogóle. Miały zapalone lampy i były spokojne, że wszystko będzie dobrze. I przekaz dzisiejszy jest, że nic samo od siebie nie będzie szło dobrze. Oczywiście jesteśmy, ufamy w Chrystusowi, wierzymy w Bogu, ale to, co ma znaczenie, jest, czy nasze uczynki są warte zaufania dla Boga. Czyli rzecz naprawdę, poprzez wiarę uwierzyliśmy, ale nasza wiara bez uczynków jest martwa. Zachowana jest nasza wiara, zbawienie poprzez naszą wiarę, jak ma uczynki. I czym są nasze uczynki? Uczynki, tak jak Abraham, uwierzył Abraham, ale znienacka przychodzi Bóg i mówi, ofiarowuj swojego syna. I Abraham co teraz zrobi? To nie jest coś prostego. Wszystkie decyzje, obietnice Boga są na Abrahamie i na synu Abrahama. I teraz co zrobi? I powiedział Bóg, ofiaruj swojego syna. I teraz co ma zrobić? Jak to ma zrobić?
wielkie pytania będą nadchodzić do naszego życia z powodu Boga i z powodu Jego Słowa. I dlatego nasza wiara, jak ma uczynki wiary, jakie są uczynki wiary? Dzieła posłuszeństwa w Słowie Bożym. Wtedy będzie żywa i będzie zachowywana nasza wiara. I później nasz Pan mówi, że te trzy pozostaną. Wiara, nadzieja, miłość. W kim mamy nadzieję? Na czym się opieramy? Na kim się opieramy? Od kogo oczekujemy? Jest bardzo łatwe, żeby nasze serce, dlatego bo jest zepsute i podstępne, aby się opierało na osobach i na sytuacjach, które poprzez nasze oczy są widoczne jako bezpieczne. Bezpieczne. I jeszcze też poprzez nasze myślenie i poprzez nasze rozważanie wydaje się nam, że jest to bezpieczne. Dlatego chrześcijanin modli się i myśli i modli się, aby Bóg prowadził poprzez modlitwę jego myśli i aby człowiek przyszedł blisko Boga. W kim masz nadzieję? W kim masz nadzieję, aby ci pomógł? W kim masz nadzieję, aby ci poprowadził w tej trudności, w tamtej trudności w twoim życiu? Jak nasza nadzieja jest Chrystus i tylko Chrystus, wtedy mamy poważny wynik i błogosławiony i chwalebny koniec. Czyli błogosławiony i chwalebny koniec. Człowiek jest błogosławiony, który ma nadzieję w Panu i tylko w Panu. I koniec na miłość. Miłość jest miłość. Te trzy pozostają dla nas. Miłość dla Boga, miłość do naszego bliźniego, miłość do naszego brata i siostry i miłość do naszych wrogów. To wszystko musi być zapewnione jako myśli, jako modlitwa i jako bój w naszym życiu. Miłość ma przebaczalność, ma cierpliwość, miłość ma nadzieję, wierzy w Chrystusie, ma wytrwałość, ma cechy miłość Boża, która jest wylana w naszych sercach poprzez Ducha Świętego i ma też cechy miłość Chrystusowa, która nas łączy i miłość, co zabezpiecza w naszym życiu. Błogosławiony koniec, udoskonalenie nasze. Poprzez miłość chrześcijanin udoskonala się. Poprzez miłość chrześcijanin rozkoszuje się w łasce Chrystusowej. Jak nie miłujemy, jak zrozumiemy, czy miłuję? Modlę się, myślę. Jak nie miłujemy, nie możemy mieć błogosławionego końca. Będziemy mieli męczący ciąg dalszy i zły koniec. I dlatego 10 panien, 5 miały chwalebny koniec, weszły do królestwa, a 5 głupich pozostały na zewnątrz i miały tragiczny koniec. I teraz Słowo Boże daje nam inne podobieństwo, które Chrystus pokazuje o ostatecznych dniach. Trwając, czuwajcie, bo nie znacie go ani dnia, ani godziny, w której Syn Człowieczy przyjdzie. I jest możliwe, aby wam powiedział, że przyjdźcie błogosławieni Ojca i jest też możliwość, że nie zna was. Że powie wam, że was nie zna. I teraz pytanie bardzo poważne. Znacie Chrystus? Teraz. To jest zależne wszystko od tego. Znacie, czy nie znacie? Poznajecie, czy nie poznajecie? To jest to, co mówią ludzie, że tego nie znam, nie mogę poznać. Jak tak się stoczył? I tamtego znam bardzo dobrze, ufam mu. Bo teraz możemy poprawić sytuację. Dzisiaj. Ile jest czasu? Ile
się nazywa dzisiaj. Dzisiaj jest dzień przychylny, dzisiaj jest dzień zbawienia. Jutro nikt nie zna, nie znamy. Dlatego dzisiaj powinienem być pewny, że Chrystus mnie zna. I nie ma znaczenia, co ja znam, bo ma wielkie znaczenie to, co mówi Słowo Boże, że jak ktoś sądzi, że wie coś, że zna coś, cokolwiek, na koniec nie dowiedział się, jak powinien się dowiedzieć, bo tylko ten, który miłuje Boga, jest poznany przez Niego i tego Bóg zna. I jak Bóg Cię pozna, to jest najważniejsza rzecz. Ale aby Cię poznał Chrystus, musisz kochać Boga, nie w wyobraźniach. Wyobrażam sobie, że ja Go kocham bardzo. Ojcze mój, kocham Cię. Nie, nie tak. Kim jest ten, który kocha Boga? I Bóg go zna. Jeden jest. Tylko jeden. Tak jak czytaliśmy o tym i powtórnie czytam. Kto kocha Boga, jest poznany przez Boga. I kto kocha Boga? Kto miłuje Boga? To jest ten, który nie mówi, że zna, że wie, bo jak mówisz, że wiem, że znam, wtedy nic nie wiesz. Nie jest ten, który sądzi, że jest kimś, bo jak mówi, że jest kimś, a jest niczym, samego siebie oszukuje. Czyli kim jest ten? To jest ten, który się przybliża przez cały czas do Boga i pyta się Go. Wiecie, dzieci pytają się, tato, kochasz mnie? Dziadku, kochasz mnie? Dlaczego się pytają przez cały czas? To nie jest, że się chcą zapytać, ale chcą mieć pewność w sobie. I jak ja nie pytam się nigdy, panie, kochasz mnie? Znasz mnie? Kocham cię naprawdę? Jak nie mam tego osobistego związku z Bogiem, który będzie mi stwarzał pewność we mnie, że kocham Boga i że Bóg mnie kocha, znam Go i On mnie też zna, wtedy straciłem wszystko. Dlatego powiedzieliśmy od samego początku, że osobisty związek jest ten, który stwarza dobrą teraźniejszość, lepszy ciąg dalszy i chwalebny koniec. Osobisty związek z Bogiem poprzez Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Dlaczego jest napisane, że wołacie Panie, Panie, a nie czynicie tego, co wam mówię? Wołacie mnie Panie, Panie i już wszystko to jest Ojcze Niebieski w imieniu Chrystusa i już to jest to. Poszłeś zapytać się kiedykolwiek swego ojca, ojcze, jak ty mnie widzisz? W jakim stanie jestem? Wiem, że jestem w dobrym stanie. Nie, nie wiesz. Nic nie wiemy. Jak się patrzysz na mnie? I to jest najpiękniejsza myśl, którą możemy uczynić naszemu ojcu. Odpowie nam od razu. W jaki sposób? Zna swoje sposoby. Bóg przemawia pierwszy raz, drugi raz, ale problemem jest, człowiek słyszy, człowiek nie słyszy. Człowiek jednak, który ma uszy, aby słyszał, usłyszy. I są ludzie, którzy chcą się podobać ludziom. I Paweł mówi, jakbym chciał podobać się ludziom, nie byłbym sługą Bożym. Jak się patrzysz na mnie, Panie? Jak mnie osądzasz? Co muszę poprawić? Wiecie, bracia i siostry, ludzie, mądrzy ludzie tego świata, robią najprostszą rzecz. Co roku robią check-up w swoim ciele.
w jakiej sytuacji się znajdują, sprawdzają. Jestem zdrowy, czy nie jestem? Jestem zdrowy, czy nie jestem zdrowym? I idą i patrzą się i mam cukrzycę. Och, mam cukrzycę, mówią. Muszę coś zrobić. Mam cholesterol. I jesteś w grobie. Tak, ale czuję się stary. Dobrze. Co, jak się czujesz dobrze? I dobrze w cielesnym zdrowiu. I nie zwracamy na to uwagi. Ale w duchownym zdrowiu, jak ktoś nie zwraca uwagi na zdrowie wewnętrznego człowieka, jak zwracasz uwagi, to jest coś bardzo złego. Co mam nie iść zrobić check-up, badań? Co mam nie mam iść zobaczyć do lekarza, czy się, jestem w dobrym stanie? Jak jestem pewny, że wszystko w moim życiu idzie dobrze, wtedy nic nie idzie dobrze. I w jakiejkolwiek chwili w swoim życiu, jak czujesz się, że wszystko idzie dobrze, wtedy Słowo Boże nas zapewnia, że nic nie idzie dobrze. Dlatego co jest nam potrzebne, abyśmy mieli? Bogobojność. Tylko Chrystus zna, czy idę dobrze. A najgorszą rzeczą, jaka jest? Jak patrzę się na innych, czy idą dobrze. Ja się czuję dobrze, a tamten, widzisz, ja muszę się pomodlić, żeby on lepiej poszedł. I Pan, po ludzku mówię, rusza swoją głową i mówi, co on mówi teraz, co on mówi. I apostoł Paweł co mówi? Zważajcie na samego siebie, po pierwsze, i później na całe pastwisko. Na samego siebie patrzmy się najpierw. A to nie jest egoistyczne? Nie, w ogóle to nie jest egoistyczne. To jest potrzebne. Zważaj na samego siebie i później na całe pastwisko. I mówi Jezus Chrystus, chodźcie, powiem wam coś. Powiem wam jedno podobieństwo, abyście zrozumieli, że jest sytuacja, że możesz być dobrym i wiernym sługą, ale możesz też być leniwym i złym sługą. I możesz tego nie zrozumieć w ogóle. Czuwajcie, módlcie się, zważajcie. Dlaczego? Bo przyjdzie Królestwo Niebios, porwanie Kościoła, nasz Pan Jezus Chrystus, aby porwał swój Kościół jako człowiek, który odjeżdżając na krótki czas, nie odjeżdża na cały czas, ale na krótki czas i przed odjazdem przywołał swoje sługi przywołał i przekazał im cały ich majątek. Zawołał swoje sługi i Słowo Boże mówi, że na moje sługi i na moje służebnice wyleję Ducha Świętego i będą prorokować. Wszyscy dzisiaj jesteśmy sługami i służebnicami Chrystusowymi, bez żadnego wyjątku. I zaprosił swoje sługi i dał im cały ich majątek, nie dał im trochę, ale przekazał im cały majątek, dał im swoją krew, swoje zmartwychwstanie, swoje słowo, swoje życie, swoją duszę, swoje bogactwo, wszystko. Cały majątek im dał. Nic nie zachował dla samego siebie. I powiedział, odjeżdżam, ale przyjadę ponownie. I chcę z tym, co wam dałem, abyście pracowali. Musicie pracować. Cokolwiek wam dałem. I dał nam bardzo dużo, bracia i siostry. Niektórym dał jeszcze więcej, 5 talentów. I innym mniej, 2 talenty. I jednemu jeden, nie z niesprawiedliwością, ale według zdolności każdego.
I apostoł Paweł wytłumacza i mówi: my sami od siebie nie jesteśmy, abyśmy poznali coś, bo zdolność, którą mamy, jest od Boga. Czyli dał cały swój majątek i ustanowił zdolnych jednego bardziej, drugiego mniej. I zdolność nasza jest od Boga. I nasza moc jest od Boga. Wszystko jest od Boga. I nie dał nic bez... Nie dał nic przez wzgląd na osobę, ale według sprawiedliwości Bożej. I dał nam według zdolności naszej, według naszej mocy i uczynił nas zdolnymi, abyśmy byli sługami Nowego Testamentu. I zobaczmy to przejrzyściej. Słowo Boże stał się ciałem. Przechadzał się między ludźmi pełny łaski i prawdy. Poprzez Jezusa Chrystusa przyszła łaska Chrystusowa do naszego życia. I kto przyjął Chrystusa, Bóg dał im władzę, aby byli Jego dziećmi i dzieciom swoim Chrystus nazwał ich sługami i dał im wszystko. Wszystko im dał. Cały majątek, cokolwiek miał i cokolwiek nie miał, dał Kościołowi. I naszą zdolność też dał Chrystus. I całe to bogactwo, bo zubożał, będąc bogatym, abyśmy się wzbogacili my. I całe to bogactwo, kim jest bogactwo? Mi została dana wszelka władza na ziemi i na niebie. Dał nam wszelką władzę na niebie i na ziemi. Jak? W imieniu Jezusa Chrystusa, abyśmy chodzili po żmijach i po skorpionach i po wszelkiej mocy, nic nam nie przeszkodzi. I oczekuję z tym, co nam dał, abyśmy byli sługami Nowego Testamentu, abyśmy pracowali dla Niego. Słudzy. Słudzy, jesteś służebnicą, siostro. Jesteś sługą, bracie. I dał ci Chrystus. Podarował ci twoje grzechy. Wiesz, co to znaczy, że wykorzystujesz krew Chrystusową? Wiesz, co to znaczy, że wykorzystujesz imię Chrystusowe? Wiesz, co to znaczy, że wykorzystujesz ojcowską miłość Boga? Wiesz, co to znaczy, że wykorzystujesz moc Ducha Świętego? Wszystko ci dał. Nie ma czegoś, co mógłby uczynić i nie uczynił tego. Albo nie dał, miałby nam dać, a nie dałby. I cały ten okres ma koniec. I teraz ja co robię? I tutaj jest ważny moment. Jednemu dał 5, drugiemu dał 2, a jednemu dał 1, bo nie ufał mu. Dam jemu trochę, małe problemy, mały krzyż, że może mu się uda. Trochę smutku, trochę prześladowania. I ile mniej masz, tyle bardziej się bój. Drugiemu ufa. Dał mu prześladowanie, dał mu smutki, dał mu problemy, dał mu krzyż, wielki krzyż. Dał mu władzę. I ile zła jest w twoim życiu, tyle bardziej Bóg oczekuje, abyś go wychwalał. Bo możesz. I możesz, bo Chrystus da ci zdolność, abyś mógł. I przyszedł koniec. Przyszedł. I woła pierwszego sługę. Tam. Przed Chrystusem być może. I mówi mu: co zrobiłeś z tymi 5 talentami, co ci dałem? Dałem ci 5 talentów, abyś
pracował nad nim. Uczyniłem cię diakonem Nowego Testamentu. Dałem ci moje wielkie rzeczy. Moje cudowne rzeczy. Moje życie, moją duszę, mojego ducha. Moją władzę, moją moc, moje słowo. Co uczyłeś z tym, co ci dałem? I pierwszy sługa powiedział: Panie, pracowałem z tym. Pracowałem. I tutaj jest wynik mojej pracy. 5 talentów, uczyniłem 10. I powiedział mu 2 słowa. Dobrze, sługo, dobry i wierny. To jest jego cecha. Dobry i wierny. Dobry co znaczy? Tylko Bóg jest dobry, dobrotliwy. Kim jest dobrotliwy? Bóg mówi, jest ten, który nie kusi i nie kusi nikogo. Diabeł kusi wszystkich. Do kogo jesteś podobny teraz? Weź, zrozummy to po prostu, abym zrozumiał, czy jestem dobrotliwy, czy nie jestem dobrotliwy, bo niżej powie o jednym, który, że jest zły. Ani nie kuszę nikogo, ani nie zgarszam nikogo i troszczę się, abym nie był zgarszany i aby mi nikt nie przeszkadzał. I to jest człowiek dobrotliwy jako sługa. Ani nie szczeka, ani nie gryzie, ani nie kłóci się, ani nie robi podstępów, ani nie robi, jest dobrym, jest listem widocznym ze wszystkich ludzi. Tak jak mówi Chrystus, wy jesteście, mówi apostoł Paweł, listem Chrystusowym, który stał się naszą służbą. I tu jest te dalsze 5 talentów. Poprzez służbę naszą, mówi apostoł Paweł, wy jesteście listem Chrystusowym, który czytają wszyscy ludzie. I jest napisany ten list, te słowa, nie na kamieniach marmurowych, ale w waszych sercach. Jesteś listem Chrystusowym. Chrystus cię wysyła z przekazem. Czym jest list? Wysyłam mój list i to jest mój przekaz, moja wiadomość. Jesteśmy listem Chrystusowym. I słowa Chrystusowe są zapisane w naszych sercach. I co robimy z nim? Pracujemy w nich. I moc Ducha Świętego jest w nas. I co robimy z tym? Pracujemy. Nasze zbawienie. I co robimy? Pracujemy. I jak pracujemy, mamy owoc. Nie z wyobraźniami owoc. Mamy owoc. I to jest owoc Ducha Świętego. I to jest owoc ust, które wyznają imię Chrystusowe. Mamy owoc. Obfity owoc. I nasz owoc trwa. Dla chwały imienia Pana. Dlaczego? Bo wiem, że jestem wysłanym listem od Chrystusa. Wejdź, sługo dobrotliwy. Jesteś dobrotliwy, nie robisz podstępów. Boisz się Boga. I wierny. Jesteś zaufanym Chrystusowym i Chrystus ci ufa. I ty Jemu ufasz i On tobie ufa. Te dwie rzeczy, które dają owoc w naszym życiu, tak czy owak, z dobrym końcem. Dobrotliwość i wierność. Powtarzam to. Dobrotliwość i wierność. Nie mówi nic innego o pierwszym i drugim sługie. Wejdź, sługo dobry i wierny. I nic więcej. Ani nie zgarszasz się, ani nie jesteś kuszany, ani nie kusisz, ani nie zgarszasz, ani nie przeszkadzasz nikomu, ani się nie złościsz, ani nie czynisz drugiego, że złoszczą się. Kim jesteś? Jesteś owieczką pastwiska Pana
i jesteś, masz pasterza, za którym się chowasz i masz wiarę. Wiarę w Chrystusa, wiarę w Jego słowo, wiarę w Jego dzieło. Czyli jak czynię to, co mi mówi, nie że się będzie radował, ale będzie pobłogosławi mnie. Wierzę w moim życiu, że ja powinienem robić to, co mi mówi. Czyli pytam się i przychodzimy do samego początku. Nie czytam tylko, nie modlę się tylko, nie rozważam tylko, ale idę do Pana i prześwietla mnie. I mówi, i pytam się, Panie, jak widzisz mnie? W jakim stanie się znajduję? Przemów mi, skontroluj mnie. Bracia, którzy mówią, że podoba mi się kontrol, są dobrymi braćmi. I mi też się podoba, ale wiele razy mnie zasmuca, ale podoba mi się kontrol. Ale nie od ludzi. Ta kontrol mi się w ogóle nie podoba. Od Pana mi się podoba kontrol. Kontrol Ducha Świętego. Kontrol Słowa Bożego. Dlaczego mi się podoba? Bo chcę się poprawić. Chcę się poprawić. Nie chcę pozostać w tych rzeczach, które się nie podobają Bogu. Wejdź, sługo wierny, dobry i wierny. Wydałeś owoc. Dlaczego? Bo jesteś dobry i wierny. Bo pracowałeś w tych rzeczach, które ci zaufałem. Zrozumiałeś, że dałem ci wiele rzeczy. Zrozumiałeś, że ci dałem. Zrozumiałeś, że powinieneś być listem poznanym ze wszystkich ludzi. Zrozumiałeś, że masz posłannictwo. Zrozumiałeś, że jesteś wysłanym. Że masz dzieło. Że nie robisz, co chcesz. Nie idziesz, gdzie chcesz. Myślisz i modlisz się. Modlisz się i myślisz. I pytasz się zawsze Pana o swoje życie, o swoją sytuację. I pójdźmy teraz do trzeciego. Trzeci nie jest dobrym, jest podstępnym. Jak jest widoczna jego podstępność? Bo jest leniwy, szuka wytłumaczeń, aby nie robił to, co powinien robić. Bo ma inne rzeczy do pracy. Jest podstępny i leniwy. Co znaczy leniwy? Że znów będę czytał i tutaj musimy zważyć na coś, bracia i siostry. Co jest to, co nam kradnie w naszym życiu dzieło, nasze posłannictwo i wolę Boga? Widzę, patrzę się na dzieci małe i ranię się. W ich rękach iPad, tablet i giną tam w tym tablet. I rodzice mówią, masz, co wy robicie? Co oni robią? Rozumiecie, co robimy naszym dzieciom? Kiedyś te zło w domu, przepraszam, te zło przyszło od kina i przyszły różnego rodzaju filmy. I diabeł poszedł dalej i dodał to poprzez telewizor do domu. I oglądałeś później telewizor, różne rzeczy. I diabeł poszedł dalej i dał dzieło jego do naszej duszy. Do duszy ich dzieci. Cuku, cuku i siedzą tam. I co się dzieje z tymi ludźmi? Oddalają się w kłamstwie. Nie jest, że tracą swój czas i nasz czas, ale oddalamy się w kłamliwe rzeczy. Myśli nasze głupieje. Ja mówię, że stają się antychrystami. Nie niespołecznymi, ale stają się bezużytecznymi. I nie rozumiemy, że je wysyłamy. Do piekła je wysyłamy. I powiedzą, że jestem surowy. Niech mi powiedzą,
Ja chcę, aby moje dzieci poszły do nieba. I chcę, aby moje wnuki poszły do nieba. I widzisz, że to dziecko tam w tych grach głupieje. I przez cały czas przed komputerem, przed iPad, przed tablet. I coś, i czego się uczą? Z gry się uczą seksu, nienawiści i bogactwo. Dobrobyt. I zamiast pracować to, co nam daje Chrystus, i abyśmy prowadzili nasze dzieci tam, gdzie chce Bóg, pracujemy w tym, co daje diabeł, i prowadzimy nasze dzieci do piekła. I oczekujemy, abyśmy mieli porwanie Kościoła. Nie, nie przyjdzie porwanie Kościoła w taki sposób. Jak nie masz owocu, nie będzie porwania. Nie bawmy się, nie oszukujmy się, nie żartujmy. Nie możemy bawić się z rzeczami naszej duszy, wiecznego życia. Musimy podnieść nasze krzyże, my chrześcijanie, za dzieci naszych braci i siostry, którzy giną w tym piekle. Gier. I co widzą? Ale jak cokolwiek oglądają, jest nienawiść, seks, niesprawiedliwość, przeteczeństwo, cudzołóstwo, nieczystość. Bóg niech nas zachowa. Jakie jest Twoje dzieło, sługo leniwy i niewierny? Bo zamiast troszczyć się o swoje dziecko, abyś mówił mu o Bogu, abyś się modlił, abyś brał swoją żonę i abyś jej mówił, zostaw to, chodź, pomodlimy się. I tak samo żona, zostaw to mężu, zostaw to, chodź, pomodlimy się. Nie mówię o was, dla nas wszystkich to mówię. Jakim listem jesteśmy? Jakim listem wysłanym jesteśmy? Co jest napisane w naszych sercach? Jaki dar wykorzystujemy? Boga czy diabła? Bóg niech nas zachowa, umiłowani bracia i siostry. Czuwajcie. Módlcie się. Módlcie się. Troszcie się o wasze dzieci, o samych siebie. Troszcie się o wasze żony, o waszych mężów. Troszcie się o waszych braci i siostry. Ratujcie się. Ratujcie się przed niewolnictwem diabła. Ratujcie się przed łańcuchami diabła. Nie może nikt się wyzwolić, jak go zniewoli diabeł. I to mówię dla mojego wstydu, z doświadczenia mojego to wam mówię. Musi nas wyzwolić Chrystus. Musimy się wyzwolić. Musimy pracować w tym, co nam dał Bóg, abyśmy wydali owoc, dobry owoc, obfity owoc, dla chwały imienia Pana, bo jesteśmy leniwi. I będąc leniwymi, staniemy się też podstępni. I wytłumaczamy samego siebie. Mówimy, że nie szkodzi to, nie szkodzi tamto. Niech się uspokoi dziecko. Teraz mnie zostawi w spokoju. Zostaw, niech odpocznie. Uczenia odpocznie. Czytałem coś. Był jeden, który rozdawał iPad. Nie dawał swoim dzieciom iPad, bo wiedział, jaka jest ta wielka szkoda. My nie znamy, jaka jest szkoda tego iPadu. Bóg niech nas zachowa. I zawołał go i powiedział, co ty zrobiłeś z tym talentem? Zakopałem go. Co ty mówisz? Tak mało ci dałem. Dałem ci taki mały krzyż. I to zakopałeś? Tak, zakopałem. Dlaczego to zakopałeś? Zakopałem to, bo jesteś twardy. Twarde jest słowo. Surowe jest słowo Boże, tak. I jak mu powiedzieli faryzeusze, że twoje słowo jest twarde, powiedział im,
Może i wy chcecie odejść. Tutaj jest droga, odejdźcie. I Piotr powiedział, gdzie mamy pójść? Ty masz słowa wiecznego życia, gdzie mamy iść? Nie prosi nas, abyśmy pozostali. Chrystus nie ma potrzeby. Mówi ktoś, wiesz, że ty boisz się, żeby ci nie odeszli. O nie, co ty mówisz? Ode mnie odejdą. Ja się boję, żebym nie odszedł. Bóg niech nas zachowa, bracia i siostry. Powiedział ktoś, że jak ja będę głosił w moim kościele, to co ty głosisz, nikt nie pozostanie w kościele. I przestraszyłem się. I nie chcę być takim. My będziemy mówili tylko prawdę. Dlaczego? Bo kochamy Chrystusa i naszych braci i siostry. Kochamy nasze żony, naszych mężów, nasze dzieci. Dlaczego to mówię? Bo was nie kocham? Czy was kocham? Co wy myślicie? Jak wy to rozumiecie? Podoba się wam, jak wasze dzieci będą ginąć w więzach i w łańcuchach diabła? Czy wam się podoba, aby wasze dzieci zwyciężały ze Słowem Bożym i z mocą Ducha Świętego w obecności Boga? Ja to chcę dla mnie i dla mojego domu. Ja jednak i mój dom z łaski Chrystusowej będziemy uwielbiać Pana. I ile mi Bóg będzie pozwalał, żebym tutaj był na górze, ja będę wam mówił całą prawdę. Nie będę się bał, będę mówił wam całą prawdę. Nie będę się bał, że będę mówił surowo. Nie mówię surowo. Mówię to z miłością. Boli mnie moja dusza, jak to mówię. Bo chcę, abyśmy wszyscy poszli do nieba. Nie chcę, aby nikt pozostał na dole. Ani paznokieć z koźlęcia, żeby nie pozostał na dole. Wszyscy musimy pójść do nieba. Nie podstępy, nie leniwość. Ani od dorosłych, ani od małych. A tylko ze Słowem Bożym i z Duchem Świętym i z bojem. Dobry bój bojowałem, mówi apostoł Paweł. Wyobrażacie sobie apostoła Pawła, jakby grał przed tabletą. Wyobrażacie sobie to? I oglądałby Rambo. Wiecie, co to jest Rambo? Ja znam Rambo. Dla mojego wstydu. Nie oglądałem Rambo, ale słyszałem o tym. Bóg niech nas zachowa, bracia i siostry. Bo Pan przyjdzie szybko. Bo nie możemy się bawić. I nie możemy się bawić ani z naszą duszą, ani z naszymi dziećmi, ale ani z naszymi braćmi i siostrami, ani z naszymi rodzinami. Pójdźmy, bracia i siostry. Drzwi są małe. Są wielkie drzwi. Tam wchodzą wszyscy. Podoba ci się? Jest szeroka brama. I zobacz, jaki jest koniec. Wieczna otchłań. I jest też małe drzwi, mała brama. I tam musisz się schylić. Tam musisz... I schyliłem się i weszłem. I smutna droga. Ale ta smutna droga prowadzi do Królestwa Niebios. Musimy wybrać, bracia i siostry. Bóg ustanowił nas i mówię wam to, bo to mówi Słowo Boże, ale z zupełnym przekonaniem. Bóg nas ustanowił z diakonami Nowego Testamentu. Komu usługujemy? Usługujemy Nowemu Testamentowi? Czy usługujemy samemu sobie? Czy usługujemy światu? Czy usługujemy diabłu? Bóg niech nas zachowa. Diakonów Nowego Testamentu, abyśmy wydawali obfity owoc, aby owoc nas trwał, aby wychwalane było imię Chrystusowe w naszym życiu, byśmy widzieli, żeby zbawiał, aby uzdrawiał, aby błogosławił, aby dawał wzrost. Czego więcej możemy chcieć? Tylko tego chcemy. Chwałę Boga chcemy. Amen, bracia i siostry. Podjęliśmy decyzję, to jest to. Nie popełniamy błędów, popełniamy. Ale krew Chrystusowa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Ale rozumiemy, idziemy do Pana i mówi nam, co Ty tutaj robisz? Chrystusie, przebacz mi, zmiłuj się nade mną, już tego nie zrobię. Bóg niech nas zachowa. Dlaczego? Bo powiedział złemu i leniwemu słudze. I
te jedno, co mu dałem, weźcie mu to, ten talent. I co będziesz miał? Nic nie będzie miał. I dajcie temu, który ma 10 talentów. No on ma 10. I jemu daj jeszcze więcej. I tego złego sługę wrzućcie do w ciemność zewnętrzną, tam będzie zgrzyt, płacz i zgrzytanie zębów. Sługa, i to nie jest człowiek ze świata, to jest jeden z trzech sług, którym Pan odchodząc dał swój majątek. I to jest sługa. I mówią nam niektórzy, że zbawienia nie można zgubić. Stań się złym sługą i zobaczysz, czy możesz zgubić zbawienie. Bóg niech nas zachowa. Apostoł Paweł mówi, z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawujcie, czyli sprawuję i pracuję do końca z gorliwością, bo wtedy, jak z bojaźnią i z drżeniem staramy się o nasze zbawienie, wtedy Bóg będzie czynny w nas. Wtedy będzie działał w nas Jego chcenie i Jego wolę. I kiedy będziemy zdolni, kiedy będziemy mieli zdolność od Boga, jak z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawuje, i przychodzi Bóg i wkłada Jego wolę i ustanawia i daje Jego dzieło i zamienia je na swoje moje. I chodzę z bezpieczeństwem, z pewnością po drodze mojej do nieba. I naprawdę, Pan jest blisko ze swoim przyjściem, ale jak przyjdzie, znajdzie Twoją wiarę w Tobie, znajdzie wiarę na ziemi, znajdzie mnie w wierze. Czy może mnie znajdzie, abym grał w iPad albo w tablet, albo nie wiem jeszcze gdzie, w grach i cokolwiek tam robię. Bóg niech nas zachowa. Nie możemy się bawić. Pracujmy. Uczynił Cię diakonem Nowego Testamentu. Czy tego chcesz, czy tego nie chcesz? Zważaj. I Wy, moje dzieci, odrzućcie je. Wyrzućcie te gry. Nie jestem przeciwko technologii, bo jest pożyteczna w naszych pracach, ale jestem przeciwny, aby mi kradł złodziej czas i dzieło, które mi dał Bóg. Nie chcę, aby mi kradł dary Boga. Nie chcę, aby mi kradł krew Chrystusową, Ducha Świętego, Słowo Boże z marnością, poprzez marność. Zważajcie, bracia i siostry, mali i duży. Zważajmy. Zważajmy, bo Pan jest blisko ze swoim przyjściem i w godzinie, w której się nie spodziewamy. Amen.